Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Palak, jestem prawnikiem, radcą prawnym i mam wielką przyjemność po raz kolejny gospodarzyć i gościć Państwa w ramach naszego cyklu Masz Prawo, który opowiada o tym, jak sama nazwa wskazuje, jakie macie Państwo prawa. Ja o tych prawnych aspektach wraz z kolegami opowiadam. Z kolegami i koleżankami ze Stowarzyszenia OWUM, które to właśnie jest gospodarzem, twórcą tych odcinków i całego tego cyklu Masz Prawo. Zapraszam swoją drogą Państwa do pozostałych odcinków, jeśli mogę to tak nazwać. Z przyjemnością byśmy tutaj dla Państwa świadczyli pomoc również właśnie w drodze online'u, więc liczę, że również okaże się to dla Państwa w jakiś sposób pożyteczne. Natomiast o czym chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj, o czym ja może porozmawiałbym z Państwem w tym dosłownym znaczeniu, bardziej może monologu niż rozmowy, aczkolwiek jesteśmy do dyspozycji również, gdybyście mieli Państwo jakieś wątpliwości, pytania, to także chętnie się nimi zajmiemy. Chcielibyśmy porozmawiać o ostatniej decyzji dotyczącej wakacji kredytowych. Decyzji, którą podjął prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie w zakresie tych wakacji, o których notabene, jak pewnie Państwu jest wiadome, a jeśli nie, to zapraszam, mamy jeden z innych odcinków naszego cyklu, wcześniejszy. Tamtym właśnie w jednym z wcześniejszych odcinków cyklu miałem okazję sygnalizować pewne, wtedy to jeszcze były wątpliwości, kontrowersje, zwał jak zwał, nieprawidłowości być może, teraz już mogę z większą odwagą używać tego słowa nieprawidłowości, w formularzach, jakie to oferowały banki, tym z Państwa, którzy właśnie chcieliby z tego rozwiązania, jakim są wakacje kredytowe, skorzystać. Ja tam sygnalizowałem, że właśnie tutaj jest czasem ciężko te w ogóle zaułek, jeśli mogę to tak nazwać, na stronie internetowej swojej bankowości znaleźć. Czasem trzeba składać więcej wniosków niż by się spodziewało. Nieraz są jakieś inne kłopoty, coś się ściąga, chociaż wcale się tego nie spodziewaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ze względu na inicjatywę być może części z Państwa, a w każdym razie właśnie tak zwanych konsumentów, czyli bezpośrednio te osoby, które stoją po drugiej stronie tych relacji z bankiem, posiadając jakieś umowy kredytowe, ze względu na zaangażowanie i ze względu na, myślę, że można tutaj nazwać to skupienie oka wielkiego brata w postaci prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na te właśnie zagadnienia, wątpliwości co do czytelności tych rozwiązań odnośnie wakacji kredytowych, właśnie skupił się w istocie na tym prezes, czyli Tomasz Chrustny i cały urząd, mówiąc krótko. I efektem tego jest to, o czym z Państwem chcielibyśmy porozmawiać, a więc zarzuty wobec co najmniej trzech banków dotyczące pewnych nieprawidłowości. Te nieprawidłowości to było uniemożliwienie konsumentom, wystąpienia o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku. Tak jak Państwu sygnalizowałem wtedy, tak jak teraz Państwu, tym, którzy nie mieli okazji wtedy być, zasygnalizowałem niejako na nowo w tym wstępie. Były tutaj niejednokrotnie takie ruchy, że było rozbijane to na większą liczbę wniosków. W sposób, który wtedy budził wątpliwość, a teraz już jednoznacznie powoduje, że jest uznany za nieprawidłowy przez właśnie prezesa Tomasza Chrustnego. Jakich to dotyczy banków i krótko mówiąc, kogo z Państwa najbardziej to dotyczy ze względu na to, że byliście tych banków klientami? Otóż chodzi o banki BNP Paribas, Getin Noble Bank oraz Bank Pocztowy. Ten ostatni pewnie mniej jest przez Państwa kojarzony, jest nieco mniej popularniejszy, natomiast te pierwsze dwa to potoczne, powszechne, znane chyba w większości Polaków banki. Na marginesie tutaj myślę, że cenną dla Państwa uwagą będzie informacja, żeby też ci z Państwa, którzy są w banku Getin Noble Bank i którzy mają tam kredyty frankowe, niech czuwają nad tym, co w okolicach tych ich kredytów i tego Getinu się dzieje, bo niewykluczone jest pewne tutaj w tym zakresie zamieszanie, natomiast to tylko sygnalizujemy na marginesie, bo po prostu spodziewamy się pewnego prawnego zamieszania. W razie co będziemy oczywiście informować, donosić. Natomiast wracając do clou naszej rozmowy, czyli do
kary, jako, znaczy kary może nie, nie to dużo powiedziane, ale sugestii ze strony urzędu. Wszystkie trzy banki wycofały się z bezprawnego straszenia konsumentów negatywnymi konsekwencjami wpisu do Biura Informacji Kredytowej. Umożliwiają również złożenie wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych już w dniu, w którym wypadałaby płatność raty, tak? Podsumujmy to, albo raczej może właśnie rozbudujmy, a nie podsumujmy. Konsumenci mają prawo do wakacji kredytowych, to jest Państwu wiadome, rozpoczęło się to od sierpnia. Jest na jeden kredyt, o ile to jest kredyt na potrzeby mieszkaniowe. Większość Polaków, jeśli mogę to tak nazwać, właśnie dotyczy ta sytuacja. Do 30 sierpnia, zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, 876 tysięcy kredytów zostało objętych właśnie tymi wakacjami kredytowymi, a czyli innymi słowy 44% uprawnionych skorzystało z tej możliwości. Natomiast nadal to nie znaczy, że ten temat nie będzie dział się dalej. I właśnie około 900 skarg do urzędu trafiło na to, że banki utrudniają konsumentom skorzystanie z tych wakacji kredytowych, zniechęcają w jakiś sposób i tak dalej. W toku w tej chwili są postępowania wyjaśniające wobec około 17 banków, a już trzem pogrożono paluszkiem, że tak powiem, pół żartem, pół serio. Ale jak widać, nie wyklucza to tego, że 17, czyli znacznie szersza pula, też może się spodziewać tego, że prezes gdzieś na to zwróci im uwagę i że ostatecznie będą, nazwijmy to, niemiło zaskoczeni tym, że ich manewry nie pozostały niezauważone. Bo myślę, że można tutaj nazwać to manewrami, a może nawet manipulacjami i na pewno tak zwanymi dark patterns, czyli działaniami utrudniającymi skorzystanie ze swoich praw, zachęcającymi do zastosowania jakichś innych rozwiązań, niż by to może było w naszej intencji. Tak? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chrusny, powiedział, że na bieżąco urząd występuje do poszczególnych banków o usuwanie takich nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane. No tak jak mówię, one są identyfikowane najczęściej wskutek tych skarg konsumentów, już 900, tak? Są pierwsze efekty tych działań. Wyeliminowano straszenie właśnie konsumentów wpisem do Biura Informacji Kredytowej, czy wymaganie wniosku o wakacje kredytowe z wyprzedzeniem. I wskutek tych wezwań urzędu większość banków też pozostawiła konsumentom wybór, czy chcą w jednym wniosku zawiesić wszystkie dozwolone przepisami raty, czy też robić to stopniowo w kilku oddzielnych. Tak? A te trzy banki, o których mówiłem Państwu na początku, które jeszcze tego nie zrobiły, otrzymały zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Tak? BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bank Pocztowy postawił im prezes urzędu zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów ze względu na to, że w systemie swojej właśnie bankowości elektronicznej oni w pewien sposób, one, to znaczy te trzy banki, uniemożliwiają wystąpienie o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku. Może gdyby to miało dla części z Państwa nie być jasne, o co tu chodzi. Innymi słowy, trochę w cichości, że tak powiem, być może liczyły na to, że ktoś złoży jeden wniosek na pierwszy kwartał, bo to się kwartałami, jak pewnie Państwu wiadomo, robi, i zapomni na przykład złożyć później, nie dotrzyma jakiegoś terminu i banki nie będą musiały tych wakacji robić. Tak? Więc to trochę na tym się te działania, powiedzmy, potencjalnie opierały banków, żeby rozbić to na więcej obowiązków, żeby zniechęcić konsumentów do odpowiednich działań wskutek poprzez to, że wymaga to zrobienia kilka razy tej samej czynności, wskutek czego być może banki miałyby większe zyski. No ale tak jak mówię, to już spotyka się z zarzutami wobec banków ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, tą, z której też wynikają tak zwane wakacje kredytowe, można właśnie zawiesić na sierpień, wrzesień 2022, na 2 miesiące w czwartym kwartale 2022 i na po jednym miesiącu każdego kwartału 2023. To wszystko też Państwu sygnalizowałem w jednym ze wcześniejszych nagrań i tak jak dlatego też mówię o tych kwartałach. Natomiast no właśnie można by to zrobić, pewnie większość z Państwa by wolała, ja na przykład bym wolał, za jednym zamachem wszystkie te miesiące
wybrać. I właśnie przepisy umożliwiają złożenie konsumentowi tego w postaci elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Banki wobec tego zostały zobowiązane, żeby w swoich systemach bankowości elektronicznej umożliwić składanie takich wniosków i na tym się zatrzymało, bo oni zaczęli trochę tutaj właśnie rozgrywać to w sposób po swojemu, nazwijmy to, w sposób nieco utrudniający. Tak? Przepisy, same przepisy pozostawiają konsumentowi, ale to konsumentowi, a nie bankowi, dowolność, że od razu w jednym wniosku może wpisać wszystkie 8 miesięcy albo sukcesywnie składać wnioski o zawieszenie jednej lub kilku rat i w zależności od jego jakby woli, bo być może część konsumentów potrzebuje tego na ten moment i wie, że potrzebuje, nie wiem, w 2022, a nie potrzebuje w 2023, więc nie chce podejmować tej decyzji z góry. Ma to oczywiście wszystko sens, natomiast banki robią właśnie odwrotnie, tak? Sporo banków, nawet można powiedzieć, że większość, wymagała oddzielnych wniosków na każdy z okresów, tak? Po wezwaniach właśnie prezesa większość się z nich wycofała, poza tymi trzema, o których rozmawiamy sobie w większości dzisiaj. Nadal nie dopuszczałem składania takiego jednego wniosku na wszystkie okresy, wobec czego prezes urzędu postawił im zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. I żeby było jasne, proszę Państwa, bo pewnie większości z Państwa nie jest to wiadome, z czym to się wiąże, postawienie takich zarzutów, bo to brzmi może stosunkowo niewinnie, to może powiedzmy wprost, że tym bankom, innymi słowy, w przypadku uznania, że rzeczywiście naruszają zbiorowe interesy konsumentów, grożą kary w wysokości 10% rocznego obrotu. 10% rocznego obrotu, to myślę, że dla każdego przedsiębiorcy jest to kara bolesna. No i dlatego też przypuszczam prywatnie, że większość banków wycofała się z tego manewru jeszcze zanim pojawiły się zarzuty. Te trzy zdecydowały się iść w zaparte, być może będą dalej szły w zaparte, być może będzie postępowanie, odwołanie itd. itd. Tym nie będę póki co Państwa zanudzał, bo jest to jakby dość hipotetyczna rozmowa. Natomiast no, zwracam uwagę, że to nie jest ze strony takiego banku, czy jakiegokolwiek notabene przedsiębiorcy, decyzja na zasadzie, stać nas na to, żeby te konsekwencje ewentualnie odpowiedzialności ponieść, no bo tak jak mówię, 10% rocznego obrotu to jest kwota w każdym przypadku bolesna, tak? W efekcie działań wspomnianych urzędu w tej chwili żaden z banków na swojej stronie internetowej nie zamieszcza już fałszywej informacji, która sugeruje negatywne konsekwencje związane z przekazaniem do BIK-u właśnie informacji o zawieszeniu kredytu. Tutaj była duża obawa konsumentów Polaków, że czy na pewno korzystać z instytucji wakacji kredytowych, skoro banki grożą byciem wpisanym do biura informacji kredytowej i jakimś tam utraceniem wiarygodności, nazwijmy to w kontekście jakichś kolejnych naszych działań, czy kolejnych rozbudowanych decyzji w zakresie kredytowania i tak dalej, tak? Dalsza korzyść, dalsza zmiana, której tutaj dokonano, jest następująca, że wszystkie banki wskutek działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępniły możliwość złożenia wniosku o wakacje kredytowe od dnia wejścia w życie ustawy, czyli innymi słowy od 29 lipca 2022 roku. O cóż tu chodzi? No cóż, banki lubiły tutaj troszkę to utrudniać, troszkę to przedłużać i na przykład powodować, że jeszcze w sierpniu trzeba było zapłacić, albo trochę tutaj powodować, że akurat nie zdążyło się złożyć wniosku, bo to już był ten dzień, kiedy się kasa, że tak powiem, ściągnęła i tak dalej, więc tego typu manewry, tego typu, nawet zaryzykuję słowo, manipulacje przestały być dopuszczalne i wprost ze względu na powiedzenie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że są niemile widziane, wszystkie banki się z tego również wycofały. Banki również wycofały się z żądania składania wniosku o zawieszenie spłaty raty kredytu z wyprzedzeniem. Tak jak w tej chwili przewidują to właśnie przepisy, te decyzje może za każdym razem jakby od nowa przewidzieć, podjąć konsument w momencie, gdy jeszcze, w ostatniej chwili. O cóż tu chodzi? Tu chodzi o to, że banki usiłowały właśnie niejako zmusić nas do tego, żebyśmy decydowali się na
co do tego, jak będzie wyglądać nasza sytuacja finansowa, nasz budżet, nasze możliwości spłaty kredytu za ponad rok, bo na przykład trzeba było w sierpniu decydować, jak to będzie wyglądało w grudniu, ale kolejnym grudniu. Więc no, nie było to zbyt korzystne, nazwijmy to. I większość spośród nas wolałaby skorzystać z tego w ten sposób, żeby niejako z góry. Nie musisz tego deklarować, tylko zrobić to nawet dosłownie w ostatniej chwili. I tak właśnie teraz jest, bo tak miało być notabene, bo tak wynikało też z tych przepisów. One były prokonsumenckie, one są prokonsumenckie, właściwie powinienem był powiedzieć, bo przecież nadal obowiązują. One są prokonsumenckie, one umożliwiają naszym rodakom skorzystanie z tych wakacji w każdej jakby chwili, gdy jeszcze jest ta możliwość. I nie powinni być wobec tego zmuszani do tego, żeby na zapas podejmować takie decyzje i deklarować cokolwiek więcej, niż by się tego, niż by to wynikało wprost z przepisów. Tutaj po prostu chodzi o to, że banki próbowały sobie, że tak powiem, coś więcej poplanować. Do tego poplanowania naszych rodaków, powiedziałbym, zmusić, pół żartem, pół serio. I nie jest to rozsądne działanie, jak widać z ich strony, i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zablokował to, tak? Prezes urzędu wręcz zachęca do korzystania z wakacji kredytowych. Może ja przytoczę notabene fragment jego wypowiedzi, które tutaj na rzecz naszego spotkania przygotowałem. Zachęcam konsumentów do korzystania z wakacji kredytowych. Apeluję szczególnie do osób, które mają problemy ze spłatą kredytu. Zawieszenie rat pomoże im zebrać środki na uregulowanie zaległości i poprawę sytuacji finansowej. Natomiast kredytobiorcy, będący w lepszej sytuacji materialnej, zaoszczędzone dzięki wakacjom kredytowym pieniądze mogą przeznaczyć na nadpłatę kredytu. Powinno to skutkować spłatą kapitału, dzięki czemu w przyszłości obciążenia finansowe będą niższe. Niestety, także w tej kwestii zauważamy nieprawidłowości w niektórych bankach. Jeśli nie zmienią one swoich praktyk, muszą liczyć się z konsekwencjami. Jak widać tutaj, dobrą wiadomością jest to, że właśnie w każdej sytuacji niejako opłaca się wziąć te wakacje kredytowe, że prezes urzędu zdaje sobie z tego sprawę i z tego też tytułu niejako do tego, powiedziałbym, zachęca. Natomiast też podkreśla w sposób czytelny, widoczny i wyraźny, że chciałby doprowadzić, powiedziałbym, do tego, żeby nie było tutaj nieprawidłowości generowanych przez banki, generowanych przez fakt, że właśnie banki lubią na swój sposób szukać jakichś luk, jakichś kruczków, i już w tej chwili widzi kolejne nieprawidłowości prezes w postaci właśnie utrudniania tego obniżenia przyszłych obciążeń finansowych, ale deklaruje również, co jest dobrą oczywiście dla nas wiadomością, że również nad tym się pochyla urząd i on osobiście, i ewentualnie w przypadku jakiegoś tutaj jakichś wątpliwości będą również działać. O cóż tu chodzi? Chodzi o to, że temat dotyczy głównie bezprawnego jakby potrącania przez banki odsetek przy dokonywaniu nadpłat przez konsumenta, jeżeli już się korzysta. Już na tyle, że zdążyliśmy, proszę Państwa, chwilę te wakacje mieć kredytowe, więc zdążyły takie sytuacje się zadziać, że właśnie kredytobiorcy robią nadpłaty, korzystając ze swoich właśnie wakacji kredytowych, ale nadal płacą, pomimo tego, że teoretycznie jakby nie musieli. Tym sposobem banki próbują potrącać odsetki i w ocenie urzędu jest to bezprawne. Obecnie urząd analizuje otrzymywane w tym zakresie sygnały i wystąpił do jednego z banków z wezwaniem do przedstawienia wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości, a w stosunku do dalszych zresztą takie wystąpienia również są stosowane. Nie można w ocenie urzędu tego nam, Polakom, zabraniać, bo konsekwentne nadpłacanie takiego kredytu to duża oszczędność na odsetkach po prostu właśnie i ulga, powiedziałbym, na przyszłość. Jeśli na przykład kredytobiorca, to cytuję Państwu przykład notabene, który pochodzi właśnie z samej strony urzędu. Jeśli kredytobiorca ma kredyt w wysokości, powiedzmy, 300 tysięcy złotych na 30 lat,
przy oprocentowaniu wynoszącym 9% i miesięcznej racie około 2413 zł. Z tego tylko 164 zł to spłata kapitału, a reszta to odsetki. Korzystając z zawieszenia płatności, przez 8 miesięcy może nadpłacić kwotę 19,3 tysięcy zł. Przy założeniu, że w przyszłości oprocentowanie jednak by spadło do powiedzmy 5% w skali roku, ta nadpłata 19 tysięcy z hakiem przy skróceniu okresu kredytowania o 4 lata spowodowałaby oszczędność aż 57 tysięcy na odsetkach, więc jak widać, jakby nie liczyć, warto i sam urząd też tak zaświadcza. Tak? Jeśli z kolei obecne wysokie stopy procentowe by się utrzymywały przez dłuższy czas, to oszczędności byłyby wobec tego jeszcze większe, oczywiście w dalszej znacznie powiedzmy perspektywie. Tak? Jest pewien kalkulator finansowy, warty tutaj też uwagi, właśnie na stronie urzędu i właśnie takich wyliczeń można przy jego pomocy tam dokonać, co wydaje się mi i zresztą również moim koleżankom i kolegom z Stowarzyszenia OWUM bardzo ciekawym rozwiązaniem, do którego na swój sposób jakby urząd nie był w ogóle zobowiązany, tak? Więc jest to o tyle ciekawe i intrygujące i miłe, nazwijmy to, że w ten sposób zdecydował się na wsparcie nas. Super i też możemy jeśli to będzie wykonalne, dorzucić Państwu linka do tego kalkulatora lub też po prostu może będzie lepiej, jak ja Państwu też powiedziałbym, że podyktuję adres tego kalkulatora. Otóż on jest na stronie, która nazywa się finanse uokik.gov.pl. Oczywiście każde ze słów należy rozdzielić kropką. Kalkulator zmiany oprocentowania, ta z kolei należy oddzielić myślnikami. Od niedawna ten kalkulator ma też nową funkcję, która pozwala na sprawdzenie, czy jest się kwalifikowanym do skorzystania z funduszu wsparcia kredytobiorców. Tak? Jeszcze myślę, że Państwu warto tutaj zasygnalizować, że prócz tego, że urząd pomaga poprzez ten kalkulator, prócz tego, że już nie ma fałszywych gruźb, nazwijmy to, chociaż to mocne słowo, ale niech już będzie, fałszywych gruźb bycia wpisanym do biura informacji kredytowej ze względu na skorzystanie z wakacji kredytowych, już nie ma także nie ma możliwości składania wniosku o wakacje kredytowe od dnia wejścia w życie ustawy i banki się wycofały z składania tego z wyprzedzeniem. Konsumenci mogą to zrobić nawet mimo płatności raty i jeszcze te trzy banki, o których ciągle tutaj jak mantrę powtarzam, też mogą mieć potencjalnie kłopoty, a jeszcze pochylają się właśnie banki nad, nie banki tylko urząd, nad tymi nieprawidłowo naliczanymi odsetkami. Oprócz tego na swoich potencjalnych działaniach również urząd wskazał, na co skarżą się konsumenci, a więc, no nie oszukujmy się, drodzy Państwa, na co skarżą się konsumenci, a więc czym urząd się zapewne w perspektywie najbliższych kolejnych swoich kontroli zajmie. Czy kontroli, czy w ogóle wykonywania obowiązków, tak? Na cóż jeszcze skarżą się wobec tego Polacy, którzy donieśli, jeśli mogę to tak nazwać, urzędowi? Po pierwsze, na błędne harmonogramy spłat po tym, jak skorzystają z wakacji kredytowych. Tak? Teoretycznie to jest proste. Nie skorzysta, nie płaci się jednej raty, ona przeskakuje na koniec. To powinno być naprawdę nie powinno być jakie, tak? A jednak okazuje się, że przez te błędne harmonogramy spłaty po skorzystaniu właśnie z wakacji kredytowych jest wskazanie dalszych naliczeń odsetek i pokazywanie nowych i niejednokrotnie zawyżonych rat. Urząd wskazuje tutaj, że to spośród tych 17 badanych banków dotyczy aż 8, czyli może nie większości, ale no naprawdę sporej niestety części. Wskutek tych wezwań urzędu banki deklarują naprawę, jak to ujęły, błędów systemowych. Tutaj można mieć wątpliwość, czy to na pewno są błędy systemowe, czy jednak nie na swój sposób celowe, ale nie będziemy się tutaj wdawać w uszczypliwości. Kluczowe z naszego punktu widzenia nas, konsumentów, jest to, że w ogóle takie działania się dzieją i banki się deklarują, powiedziałbym, poprawić. Tak? Więc oby tak dalej, tak trzymać, zwał jak zwał, oby tak dalej.
Kolejna rzecz, którą tutaj sygnalizują konsumenci urzędowi, to jest odmowa zawieszenia spłaty pożyczki hipotecznej bez merytorycznego zbadania, czy produkt nie jest kredytem hipotecznym spełniającym kryteria przewidziane w ustawie. W przypadku, gdy umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, pożyczka hipoteczna powinna zostać objęta wakacjami kredytowymi. Wiele z banków już prowadziło zmiany lub też deklaruje zmienić je w toku najbliższych postępowań. Tak? Bardzo często było tak, przykro jest mi to tutaj jakby powtarzać po urzędzie, który z kolei powtarza po skarżących się konsumentach, że następował brak uzasadnienia lub jakieś takie symboliczne, lakoniczne uzasadnienie przez bank odmowy możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Czyli błędne interpretowanie tych przesłanek, że komuś się to należy, a musicie Państwo wiedzieć, że w większości przypadków naprawdę się nam to należy, bo to chodzi tylko i tyle i aż tyle o to, żeby mieć kredyt, żeby to był jeden kredyt, a nie żeby skorzystać przy drugim, trzecim, czwartym i żeby to było na cele mieszkaniowe, więc to jednak większość zdecydowana z osób bezpośrednio korzystających z tych kredytów. A jednak banki w jakiś sposób nieczytelny, nazwijmy to, w jakiś sposób niejasny to interpretują, a na dodatek nie uzasadniają lub uzasadniają lakonicznie na zasadzie nie spełniasz kryteriów, bo nie spełniasz kryteriów i niewiele to może nam dać. Podobnie banki też niestety, jak wskazują skarżący się konsumenci, długo rozpatrują, za długo wnioski o wakacje kredytowe. To w zasadzie powinno nastąpić natychmiast niemalże, bo przecież to jest proste i czytelnie, czy ktoś spełnia kryteria, czy też nie. A jednak niejednokrotnie zdarza się niestety, że nawet powyżej 21 dni to trwa, co nie powinno mieć miejsca. No i sytuacje, w których jakby takie nieudane zawieszenie spłaty kredytu, na przykład zagubienie wniosku w systemie banku lub zbyt długie rozpatrywanie doprowadziło, co najgorsze chyba z tych wszystkich rzeczy, które Państwu wymieniam, do windykacji niezapłaconej raty. A więc ktoś myślał, że już zrobił, co do niego należało, że złożył ten wniosek, a tu nagle trwa to właśnie długo, jest zagubiony wniosek, jest nie wiadomo na czym stoi i pojawia się windykator, co oczywiście jest żadną przyjemnością być przez kogokolwiek windykowany. Pewnie Państwo o tym sobie wiedzą z pierwszej lub drugiej ręki, więc tym bardziej nie jest przyjemne być windykowanym w momencie, gdy uważało się, że spełniło się wszystkie swoje części zadania i zrobiło, co do mnie należało. Prezes urzędu również deklaruje, że się tymi praktyką przygląda, prosi banki o wyjaśnienia. Banki najczęściej w praktyce, jak już to widzieliście Państwo po poprzednim przykładzie, wyjaśniają, a jednocześnie wycofują się w miarę, powiedziałbym, po cichu z tych działań, więc wobec tego też zwracam Państwa uwagę na to, w jaki sposób tutaj to zachowanie może nastąpić. Proszę Państwa, zacząłem nagrywać w takim momencie, jak widać, nieszczęśliwym, że jeszcze było pięknie i jasno, a w tej chwili już nadaję do Państwa z ciemności, żeby już całkowicie nie zaciemnić, że tak powiem, pół żartem, pół serio obrazu. Pozwólcie Państwo, że na ten moment skończę. Liczę, że nasze tutaj spotkanie okazało się dla Państwa przydatne, pożyteczne i zobowiązuję przy kolejnym jednak na zapas, nie jako pół żartem, pół serio, uruchomić oświetlenie, pomimo wiadomych problemów z cenami. Będziemy tutaj, potraktujemy to jako inwestycje. Na dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę i polecam się oraz nasze stowarzyszenie do kontaktu w razie wątpliwości na przyszłość. Pozdrawiam.